Radio Gieksa.pl. Trójkolorowy głos w Twoim domu. Witamy w kolejnym odcinku Trójkolorowej Połowy. Który to już Kosa? 19. 19. Zawsze musimy pomyśleć chwilę. Witam Was dzisiaj Kosa i Błażej. Dzisiaj znowu razem z Kosą sobie prześledzimy, co tam, jakie tam doniesienia w Gieksie w ostatnich tygodniach. No, nie powiem, że jakoś bardzo dużo się działo, ale jednak sporo. Zaczniemy jednak od sprawy, można powiedzieć, najważniejszej, czyli reprezentacja Polski, pierwszy mecz na Mundialu. No, pierwszy mecz na Mundialu, myślę, że zgodzą się wszyscy, że kompletnie nie wyszedł i chyba nie wyszedł praktycznie żadnemu zawodnikowi, jedynie tam może nie Pazdana pochwalić, Rybusa nie zganić. No i tak naprawdę też w sumie dostało się i myślę, że poniekąd słusznie trenerowi na walce. No, taki chyba pierwszy raz, tak można powiedzieć. Słusznie i tak dużo się dostało trenerowi na walce, bo gdzieś tam dostawało mu się po tym remisie z Kazachstanem te 2-2, ale potem przyszły te wygrane, bo tam za 3 dni znowu graliśmy mecz w Warszawie. Dostało się trochę po tej 0-4 w Danii, ale tam pierwszy raz tak naprawdę polska reprezentacja dostała łomot i można to było tym tłumaczyć, że no nie wyszedł nam ten mecz tego Krychowiaka, tam wtedy brakowało, że taki wypadek przy pracy, potem też ten awans przyszedł, no ale tutaj jednak Mundial, impreza, na którą wszyscy czekają i no i rzeczywiście też może nie taki solidny łomot jak w meczu z Danią, ale takie solidne, beznadziejna gra, z której no nic nie wynikało przez te 90 minut. Wydaje mi się, że to był jeden z najsłabszych, a może po prostu najsłabszy mecz za kadencji Adama Nawałki. Myślę, że dlatego wszyscy byli w szoku, choć nie da się ukryć, że jak się to oglądało i czekało z nadziejami, to przypominało trochę nas, jak na przykład czekaliśmy sezon temu na mecz z Sandecją na Bukowej w maju, gdzie po prostu no, spodziewaliśmy się, że wtedy doskoczymy na te drugie miejsce, będziemy cały czas pod grom, a niestety przegraliśmy. No, wiele takich spotkań Gieksa w ostatnich latach miała porównywalnych do takich oczekiwań, nadziei, a później po prostu człowiek to ogląda i się chwytał za głowę. Powiem Ci, że chciałem to napisać na Twitterze, ale uznałem, nie będę tutaj jakoś podburzał czy jeszcze wkurzał ludzi, ale taka mi przez głowę myśl przeszła, że najspokojniejsi w tym wszystkim są kibice GKS-u Katowice, no bo oni to w ostatnim czasie tyle razy takie rozczarowania przeżyli, że po prostu wiedzą, czym się to je i nic ich w stanie już z równowagi nie wyprowadzić po tym, czy ten Milik, tak jak tam dzisiaj te okładki, że on tam był na basenie i się uśmiechał. No, jakoś tak spokojniej to przyjęliśmy, ale takie mam wrażenie, że spory taki dół nastał po tym meczu w środę, czy jeszcze w wtorkowy wieczór, tak ogólnie w narodzie naszym. Jak to oceniasz? Zdecydowanie tak, choć też musimy pamiętać, że to jest przecież Mundial i ta druga drużyna, którą akurat teraz był Senegal, a w najbliższych meczach będzie Kolumbia i Japonia, to przecież oni też mają nadzieję całego narodu, no i tak, też jadą tam po prostu wygrywać. Wszyscy, którzy znają się na piłce, a nie jacyś tam, nie wiem, pseudoeksperci, wiedzieli, że ta grupa jest bardzo ciężka i bardzo wyrównana i wcale nie jesteśmy takim murowanym kandydatem do awansu. Dlatego no, też trzeba podejść trochę do tego na takiej zasadzie, no przecież gdy to my byśmy pokonali Senegal, no to przecież tam by się działo to, co się dzieje u nas. No, rywalizują najlepsze reprezentacje na świecie. No, spójrzmy zresztą na to, co się wczoraj działo, tak? Że i Urugwaj, i Portugalia, i Hiszpania no, się męczyły no, z dużo słabszymi zespołami, jakimi jest Egipt, jakim jest Arabia Saudyjska, Maroko i Iran. No, kurczę, no przecież my graliśmy tak naprawdę no, w miarę z drużyną na naszym poziomie, a może nawet trochę lepszą. To tak na szybko na koniec, twoim zdaniem mecz o wszystko w niedzielę, czy jeszcze będzie drugi mecz o wszystko? Myślę, że będzie jeszcze drugi mecz o wszystko, ale wtedy szanse już będą iluzoryczne, czyli spodziewam się remisu z Kolumbią. Ja tak myślę, że jednak uda się wygrać w niedzielę. Takie mam przeczucie. Myślę, że to też wynika z tego, że jednak Kolumbia będzie inaczej grać niż Senegal i będzie trochę więcej miejsca dla naszych zawodników. No, więc czekamy z tym meczem do niedzieli, a w międzyczasie dwa transfery w Gieksie, więc takie małe podsumowanie tego tygodnia, co tu się wydarzyło. Pierwszy komunikat, Kurowski z Olimpii Grudziądz, transfer do klubu. Myślę, że należy
ocenić pozytywnie. Co prawda niektórzy mówią, że to kolejny transfer z Olimpiku, ale to nie jest kolejny transfer, tylko to jest dopiero drugi transfer, a przecież pierwszy transfer tak naprawdę mieliśmy już przyklepany w zimę, więc o ile nie weźmiemy jeszcze kolejnego zawodnika z Olimpiku, ja myślę, że to jest jak najbardziej akceptowalne, szczególnie, że dzisiaj też na konferencji, o której jeszcze zaraz powiemy, trener mówił, że on może występować na pozycji tak, aby być zastępcą albo grać razem nawet z Poczobutem, jeśli zagramy na dwóch defensywnych, ale także może grać na ofensywnej dziesiątce, więc myślę, że taki zawodnik jest nam jak najbardziej potrzebny, bo z tego, co też pisali ludzie związani z Olimpią Grudziądz, no to Kurowski jest taką osobą, która jest w stanie coś wykreować, a wiemy, jaki mieliśmy problem, gdy mieliśmy Zeidlera u nas, tak? No tak, docelowo, no Kurowski jest przewidziany do walki o miejsce w składzie z Poczobutem, tam go widzi trener Paszulewicz, ale w sytuacji, że tak powiem, kryzysowej czy jakichś potrzeb związanych z meczem czy ustawieniem, on może grać na tej ofensywnej pozycji i on długie lata grał na tej ofensywnej pozycji, a dopiero trener Paszulewicz w Olimpii Grudziądz go przedstawił, że tak powiem, niżej, więc to można powiedzieć transfer teoretycznie na Poczobuta, ale może to być taka uniwersalna, czy tam szóstka, czy dziesiątka, jak to tak ładnie zawsze określają trenerzy. To jest piąty transfer do klubu, który tak. jest transferem potwierdzonym. Też poznaliśmy 14 osobę, która opuszcza szeregi Gieksy już na 100%. Mateusz Abramowicz odchodzi i na 99%, bo jeszcze nie podpisał kontraktu, będzie to Chrobry Głogów. Znamy opinię Szela, bo napisał na forum, że dobre info z tym Abramowiczem, a twoim zdaniem to jest dobra informacja, czy jednak zła i rodząca problemy? Moim zdaniem Abramowicz jakoś nie pasował, nawet nie nam, kibicom, ale jakoś tak nie pasował trochę do tego klubu i myślę też do tego sztabu szkoleniowego, bo wydaje mi się, że nie był jakoś, nie wiem, trener bramkarzy Bledzewski jego wielkim zwolennikiem. Wydaje mi się, choć już może się mylę, że za Janusza Jojko tak samo trener Jojko twierdził, że Abramowicz ma swoje mankamenty i wydaje mi się, że jakoś to się stało tak w miarę naturalnie i to tak jak mówiliśmy o Zeidlerze, że w sumie dobrze się dzieje i dla nas, dla klubu i może dla samego zawodnika i myślę, że dla Mateusza Abramowicza też to da mu może jakiś taki spokój. Choć dziwię się, że akurat wybrał Chrobrego Głogów, no o ile tam oczywiście podpisze, bo wydaje mi się, że taki Raków Częstochowa mógł się nim zainteresować. Wiesz co, wydaje mi się, że on wybrał Chrobrego, bo tak nie bardzo miał w czym wybierać, tak mi się wydaje, bo jednak te kluby, czy z czołówki, czy te, które będą się bić o awans, no to gdzieś tam miały tych swoich bramkarzy pozycję numer 1, czy nawet 2 i tak za bardzo nie miał gdzie iść Abramowicza też. Pamiętajmy, że on do nas przyszedł ze Śląska Wrocław, czyli Ekstraklasa. Pracował pod okiem trenera Brzęczka, który też jest teraz w Ekstraklasie, więc tak za bardzo też nie ma czegoś takiego, że na przykład widzisz, w Stali Mielec jest Skowronek, no to gdyby Skowronek go trenował, no to mógłby myśleć, że no może by go Skowronek wziął do tej Stali, nie? No też porównywalne może kluby z Gieksą, a tak nie bardzo jakoś może miał gdzie iść. Chorobrym się zwolniło miejsce, więc poszedł tam. Ja szczerze powiedziawszy Abramowicza lubiłem tego interwencję, no bo co by o nim nie mówić, to z perspektywy kilku ostatnich lat, no to pod względem interwencji na plus, no to jednak chyba najbardziej go zapamiętamy, bo tak jak trener Górak mówił, że bramkarz na sezon dobrze, na rundę dobrze jak wybroni ze 3 mecze, no to Abramowicz niekiedy tych meczów wybronił więcej i miał takie spektakularne okazje. No i tego mi będzie brakować i mam nadzieję, że nowi bramkarze również podołają w tym aspekcie, ale zgodzę się również z sobą, że czegoś brakowało w tych relacjach Abramowicza z klubem. Wydaje mi się, że nie znam go tak jakoś mocno. Parę razy żeśmy rozmawiali po meczu, ale on jest taki trochę, mi się wydaje, specyficzny i też trzeba, żeby i drużyna go zaakceptowała, klub go zaakceptował, a jeżeli gdzieś tam jest jakiś minus w tych relacjach, no to potem to właśnie tak wygląda, jak wyglądało w Katowicach na koniec. Ja też myślę, Błażej, że mogło zadecydować to, o czym mówił w naszym podcaście trener Paszulewicz, że jeśli ktoś, nie wiem, boi się rywalizacji,
to lepiej, żeby odszedł. I kto wie, czy na przykład nie bał się rywalizacji Mateusz Abramowicz z Pawełkiem o pierwsze miejsce w bramce. Może uznał, że po prostu Mateusz Abramowicz, że jest w takim wieku, że chce jak najwięcej grać i idzie do takiego klubu jak Chropry Głogów, tak, gdzie no, najprawdopodobniej zagra 34 spotkania. No. No, tym bardziej, że tam podpisał kontrakt na rok, więc to też jest taka jakaś opcja, że może liczy na to, że będzie grać, a potem jeszcze wystrzeli z formą i gdzieś się załapie wyżej. No to już jest problem Mateusza Abramowicza, już nie nasz, oficjalnie dyrektor Bartnik powiedział, że się z nim rozstajemy. No i co, czekamy na kolejne transfery, bo na tej konferencji, tak uprzedzając fakty, dyrektor Bartnik zapowiedział, że część zawodników ma nadzieję, że na dniach podpisze kontrakty, a dalej będziemy myśleć i zastanawiać się, co będzie z zespołem Giersy. Tak, wszyscy, którzy z Was są zdziwieni, jak nas słuchają, że mówimy tylko o dwóch transferach, to poprzednie wszystkie transfery omawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu, który się ukazał tydzień temu, dlatego jeśli ktoś go nie słuchał, to sobie może tam jeszcze przesłuchać. I tam omawialiśmy szerzej i wszystkie rozstania, dokładnie, dlatego teraz rozmawialiśmy tylko o Abramowiczu i Kurowskim, bo to są jedyne oficjalne zmiany od poprzedniego tygodnia. No to też tak myślę, Błażej, świadczy o tym, że trochę to wszystko wolno się toczy, bo w przeciągu dokładnie 7 dni zmieniło się dwóch zawodników, jeden na plus, jeden na minus, tak jakby jedno odejście, jedno przyjście, a do ligi zostało dokładnie miesiąc, równo miesiąc. No tak, ale myślę, że tutaj parę rzeczy nas blokuje, jeśli chodzi o te transfery, bo jakbyśmy się tak zastanowili, no to pierwsza opcja, która nas blokuje, no to ten Klemens. I czy wiemy, że on ma propozycję z Ekstraklasy? Ta klauzula w jego kontrakcie jest. Dyrektor Bartnik dzisiaj na moje pytanie, co z tym Klemensem, powiedział, że przedstawili mu nową propozycję kontraktu, żeby, jeżeli tam ma być klauzula, to żeby ona była obwarunkowana jakimiś terminami, żeby nie było sytuacji, że Klemens odejdzie w ostatnim dniu okienka, tylko żeby już Gieksa wiedziała na przykład, nie wiem, na miesiąc wcześniej, że Klemens odchodzi. No i czekają na to, co podejmie, jaką decyzję podejmie Klemens. Też to nie jest tak, że Klemens jest napalony na tą Ekstraklasę i chce odejść, bo z tego co wiem, no to też mocno się nad tym zastanawia, ale też nie jest tak do końca pewny. No ja myślę, że ta sytuacja jest, no już tak można powiedzieć, że płynnie przeszliśmy do tej dzisiejszej konferencji. Ja myślę, że ta sytuacja nie jest dobra dla nas, no i na pewno też nie jest dobra dla zawodnika, ale no, średnio nas interesuje interes własny zawodnika, więc my musimy patrzeć pod naszym kątem i to na pewno nie jest dobre, bo, no bo po pierwsze jesteśmy zawieszeni, bo nie wiemy, czy możemy się na przykład pozbyć najprawdopodobniej Midzierskiego. No moim zdaniem to jest klucz, że Midzierski nie odejdzie, dopóki nie wiadomo, co z Klemensem. Tutaj takiej decyzji nie podejmą ani działacze, ani trener, żeby Midzierski odszedł. Midzierski ma rok kontraktu ważny. Wydaje się, że powinien odejść, że nie sprawdził się też w tej drużynie i klub powinien robić wszystko, żeby jednak też rozwiązać ten kontrakt z nim. No ale tak jak mówiłem, że to jest takie pierwsze zawieszenie, co dalej. No z Klemensem ta sytuacja jest jeszcze pod tym kątem taka niebezpieczna, bo no, wyobraź sobie, tam się mówi o Jagiellonii, Białystok, Śląsku, Wrocław. Masz takie oferty, zastanawiasz się, ostatecznie na przykład nie dojdzie do żadnych konkretów, to możesz później wpaść w taką trochę frustrację, no, że niby się tyle klubów tobą interesowało, ale nie, jak przyszło co do czego, to nic z tego nie wyniknęło i, no, i to też może się później odbić na formie zawodnika, który może być zniechęcony, nie wiem, przez jakiś czas tym, że znaczy ja tak osobiście mi się wydaje, że Klemens chce już odejść, ale im dłużej to trwa, tym się coraz bardziej zaczyna wahać. Dokładnie. I to jest naprawdę patowa sytuacja i dla samego zawodnika, no ale w szczególności dla nas. Dokładnie, tak może być. Myślę, że wiadomo, że to tak nie wystąpi, ale idealnie byłoby, gdyby powiedzieć, no Klemens, chcielibyśmy, żebyś się zdecydował, no nie wiem, do 10 lipca przykładowo. Odchodzisz albo zostajesz, tak będzie najlepiej dla nas wszystkich i tyle. I tak by było najlepiej, no wiadomo, że ciężko taką sytuację, gdy tam zapisy kontraktowe są jakie są, no ale
Zostawmy już tego Clemensa. Drugim takim blokującym to mi się wydaje, że teraz będzie ten Abramowicz, no bo jednak pytanie co dalej. Trener Poszylewicz podkreślał, że na pewno musi być trzeci bramkarz, bo nie wyobrażałem sobie sytuacji, żeby go nie było. Na razie pierwszym jest Pawełek, drugim Frankowski. Też się tak wypowiadał na tej konferencji trener Poszylewicz o tym Frankowskim, że tak coś czuje, że może na stałe wskoczyć jako numer dwa. Ale jednak zobaczymy, kogo się uda na ten numer 3 zakontraktować. Darek Leśnikowski z katowickiego Sportu chyba wspominał o trzech kandydaturach, bo wspominał o Leszczyńskim, tylko tym ze Stomilu, o już tym 24-latku, o bramkarzu Puszczy Niepomice Staniszewskim, który no już tam u nas na forum można powiedzieć, że już od dłuższego czasu jest do łączony. Nas łączony. Dokładnie jest z nami łączony. On jest 21-latkiem i no naprawdę od czterech sezonów regularnie broni w tej Puszczy Niepomice. No i jeszcze tam wspominano o Kuchcie, no ale mamy takie informacje, że Kuchta znajdzie klub w Ekstraklasie, więc myślę, że ten temat upadł. A też jakoś nie jestem jakimś takim zwolennikiem tych powrotów. No wolałbym tak szczerze z tych wszystkich trzech nazwisk zobaczyć tylko Staniszewskiego. No tak, no Kuchtę już przerabialiśmy i może on jest, nie wiem, 3 lata, 2 lata starszy. To mimo wszystko jakoś wydaje mi się, że na tle tej ligi aż tak bardzo się nie wyróżniał, żeby można było powiedzieć, że no fajnie by było, gdyby do nas wrócił. Ale oczywiście też, jeśli by doszło do takiej sytuacji, nie można by rwać włosów z głowy, bo tak według mnie, no jest, znaczy z tego co my go pamiętamy, ale to jest może na trochę niższym poziomie niż Abramowicz, ale takie zastąpienie Abramowicz odchodzi, przychodzi Kuchta, no na pewno by nie spowodowało, żebyśmy mówili, o Jezus, ale fatalnie się stało. No dokładnie, to też tak może być. Co tam dalej, Kosa, było na tej konferencji? Mówiliśmy o Klemensie, mówiliśmy o Abramowiczu, który nas blokuje, no i blokuje nas przede wszystkim jeszcze ta sytuacja, że nie mamy napastników, można powiedzieć, bo jeden Wolas w kadrze i generalnie wiadomo, że na tych napastników wydaje się najwięcej i oni z reguły najwięcej kosztują, no i dopóki ich nie ma w kadrze, no to też ciężko myśleć, co dalej z innymi pozycjami, a jak ciężko jest z napastnikiem, no to my sami to wiemy, bo od dawna ani nie trafiliśmy z jakimś wyborem, jeśli chodzi o naszą kadrę, a też zawsze to podkreślałem również inne kluby, że najciężej dobrać napastnika. No. A odniosłeś wrażenie na konferencji, że jest w ogóle rozważane to, co jest tam często poruszane na forum, nie wiem, że przywrócenie Gonserza do pierwszej drużyny, czy wydaje ci się, że to jest sytuacja praktycznie nierealna? Wydaje mi się, że jest to kwestia, tak jak dyrektor Bartnik wspomniał, kwestia kilku dni, żeby rozwiązać tę sytuację i rozwiązać kontrakt z Gonserzem. On tak mocno zaakcentował to, że rozmawiając są coraz bliżej tego porozumienia, Gonserz ma warunki do tego, żeby trenować indywidualnie, żeby gdzieś tam podtrzymywać tą swoją formę, ale tak to odczułem, że wtorek, max środa i koniec z Gonserzem będziemy mogli ogłosić oficjalnie w Getcie. Mi się też tak wydaje, że to nie byłoby dobre, bo jeśli Gonserz zostaje tak naprawdę, no, może za mocne słowo, ale wyrzucony z drużyny, no i przez to też tam, no, wspominaliśmy o tym nawet w podcaście z trenerem Paszulewiczem, szło wywnioskować, że miała taka sytuacja miejsce, trener poniekąd traci tą starą szatnię, no to teraz przecież przewracając by stracił nową i to dla mnie naprawdę na razie oceniam dyrektora Bartnika i te transfery, szczególnie do klubu, na naprawdę wysokim poziomie, bo podoba mi się to, że to nie są jakieś tacy przypadkowi zawodnicy z łapanki. Wiadomo, wielu osobom nie podoba się to, co mówi i jak mówi dyrektor Bartnik, no ale nie po tym go będziemy oceniać, jakie on tam okrągłe słówka i na konferencjach wypowiada, tylko po tym, kogo on sprowadza dobrych zawodników. No i naprawdę uznałbym, no, że musiał mega pomieszać w głowie, gdyby nagle się okazało, że Grzegorz Gonserz będzie pierwszym wyborem trenera Paszulewicza jako napastnik. No, znaczy, powiem ci odnośnie jeszcze dyrektora Bartnika, to ja bym nie przesadzał ani w jedną, ani w drugą stronę, że on ani nie idzie jakoś mocno dookoła w tych swoich wypowiedziach, ani też nie rzuca słów na hura. Jest naprawdę
mocno wyważony. Mnie się podoba sposób jego wypowiadania. Jeżeli nie jest czegoś pewny, jeżeli o czymś nie chce powiedzieć, to po prostu mówi jasno i konkretnie, jaka jest sytuacja, a to, że może się tam komuś nie podobać jakieś zdania, które on wypowiada, ale tak jak mówisz, no nie potem go będziemy rozliczać, tylko potem kogo sprowadził. I tak żeśmy sobie tutaj przed tym nagrywaniem rozmawiali, że czy zaciąg Motały, czy zaciąg teraz Bartnika jest lepszy. Moim zdaniem one są mocno porównywalne. Na etapie oczywiście tego, że liga jeszcze nie wystartowała. Motały oczywiście na początku tej, można powiedzieć, tej dwuletniej przygody w tym okienku letnim. Ale to, co jest na razie na plus Bartnika, to to, że zawodnicy, których my sprowadzamy, to na razie są zawodnicy z tej ligi, w której my gramy, a nie tak jak u Motały, gdzie był Abramowicz i Prokic z drugiej ligi. I tam się można było zastanawiać, czy zawodnicy z drugiej ligi dadzą radę, mimo tego, że oni są wyróżniający się. Historia pokazała, że ci zawodnicy z drugiej ligi dają radę, nie tylko w Gieksie, ale w drużynach, które wchodzą do pierwszej ligi. I można kombinować, żeby ich kontraktować, można się im naprawdę przyglądać, bo tam rzeczywiście kilku zawodników solidnie się wypromowało i niektórzy z nich są już w ekstraklasie. No ale jednak te wątpliwości gdzieś były. A tutaj myślę, że kibice Gieksy mogą mieć ciut mniejsze wątpliwości, no bo jednak to są zawodnicy, którzy już się w jakiś sposób sprawdzili w tej pierwszej lidze. Pytanie, czy się sprawdzą w Gieksie, no to jest pytanie otwarte i tak naprawdę ja nie wiem, czy tutaj zależy od Bartnika, czy oni się sprawdzą. No on ich sprowadził i to zależy od tych zawodników, jak oni podejdą do tego i czy oni się sprawdzą. No rzeczywiście, patrząc na to, jacy to są zawodnicy, no to myślę, że kilka innych klubów też by chciało mieć takich zawodników w swojej kadrze. Myślę, że najważniejszym takim argumentem na plus tych wszystkich transferów, no, że wszyscy ci gracze są pod grą. Oni mają po jakieś 2000 minut rozegranych w poprzednim sezonie, czyli to już nie są jacyś tacy, że Anie grał w Ekstraklasie i miejmy nadzieję, że u nas odpali. Przecież my nawet tego Pawełka, którego bierzemy z wicemistrza Polski, to on ponad 1000 minut zaliczył w Jagiellonii Białystok, czyli to będzie zapewne porównywalne do minut, nie wiem, Abramowicza, który no niewiele więcej rozegrał w tym sezonie przez te kontuzje. I jeszcze bronił w kluczowym momencie Pawełek, bo w końcówce sezonu, gdy Jagiellonia walczyła o to wicemistrzostwo. Też mi się podoba, że trochę Gieksa wróciła do, można powiedzieć, tradycji, czy do takiego zwyczaju, że tak jak podkreślił dyrektor Bartnik i trener Paszulewicz, że zaprosili tych młodych zawodników, tam było akurat z trzeciej Ligi Śląskiej, do treningów, do pokazania się. Na razie nie wiemy, jakie to są nazwiska, kto tam będzie odsłuchiwać, kiedy ten podcast, jeżeli po paru dniach, no to pewnie gdzieś te nazwiska się już pojawią na oficjalnej stronie, czy na naszej Gieksa.pl. To ma być kilku zawodników w wieku 21-22 lat, jeden 24-latek, tak, ale który grał już na takim wyższym poziomie niż ta trzecia Liga Śląska. No jesteśmy na pewno tego ciekawi. Myślę, że to też jest dobry kierunek. No, jeśli nawet w Ekstraklasie przecież trener Probierz jest chwalony za to, że robi jakieś innowacyjne spotkania, a tak naprawdę co zrobił trener Probierz? Zaprosił po prostu na testy wszystkich graczy, którzy chcą do niego przyjechać i mają, nie wiem, albo kartę na ręku, albo zgodę swoich macierzystych klubów. Tam się pojawiło, nie wiem, chyba kilkudziesięciu zawodników. No i przecież korona z głowy trenerowi Probierzowi nie spadła, a z tego, co wiem, to chyba tam nawet mają kogoś, dwóch zawodników zakontraktować, w tym jednego, który gdzieś tam grał w Wielkiej Brytanii. Tak. No, w jakiejś regionalnej lidze. Powiem ci, jak można różnie oceniać trenera Probierza po tym, jak on się zachowuje, jakie ma specyficzny styl prowadzenia drużyn, czy tamte konferencje, to jednak taki lekki szacunek do niego mam za te akcje, które przeprowadza, bo też tak trochę off-topicowo mówiąc, on też przeprowadził coś takiego dla trenerów, że tam udostępnił, Krakowia już miała pewne utrzymanie i udostępnił wszystkie materiały trenerskie, szkoleniowe, rozwiązania stałych fragmentów gry, niestałych, jak bronić i tak dalej. Tym trenerom wszystko było do wglądu przez 3 dni, oni się tam szkolili, no i też sobie zbudowała Krakowia kadrę jakąś trenerską, bo też z tego, co czytałem, to paru czy tam dwóch, trzech ma możliwość dalszej współpracy z klubem, no i zobaczą, co z tego będzie, więc takie testy też z tych niższych lig fajnie, że są. Mi się to podoba, bo jest gdzieś taki
taka tęsknota, myślę, kibiców Gieksy za tym, żeby wyłowić taką perełkę, jaką był Tomasz Moskała, gdzie on tam przychodził z tej, nie pamiętam, jaki to była liga wtedy, czy trzecia, czy czwarta, te Bielsko wtedy trzecia grało, bo to inna numeracja też była, no ale to był taki zawodnik, gdzie po pół roku to gdyby Gieksę przenieść do zachodniego środowiska kibiców, klubu i marketingu, to myślę, że po pół roku to co drugi kibic na Blaszoku miałby koszulkę z nazwiskiem Moskała. Otóż to dodatkowo, ja jestem bardzo ciekawy, szczególnie ta liga nie jest przecież trzecia liga na Śląsku, to nie jest jakiś niski poziom. Na pewno można tam znaleźć dobrych zawodników, no tylko trzeba ich zaprosić. Ja myślę, że nawet jeśli nikogo nie znajdziemy teraz, to jak znowu na przykład za pół roku znajdą się takie, to jeszcze więcej zawodników Dokładnie. Będzie się chciało pokazać. A daj Boże, żeby kogokolwiek z tej grupy, która teraz będzie trenować, wyciągnąć, niech on jeszcze zagra, niech zagra pozytywnie, to wtedy większa liczba zawodników będzie chciała przychodzić na takie testy, szczególnie, że to chyba nie ma być taki test, jak to czasem były robione, tak dla mnie trochę na odwal, taki test mecz, tylko to nie, mają nie, być... to mają być chyba takie typowe treningi. Dokładnie, czyli to nie będzie tak, że masz piłkę, pokaż coś tam, nie wiem, spojrzę na ciebie, tylko naprawdę będziemy ich obserwować. Nie idziemy może na ilość, ale idziemy bardziej na jakąś selekcję tych zawodników. Tak, i nawet to jest fajnie zrobione, że ci zawodnicy nawet z tej trzeciej ligi, oni dzisiaj, czyli w czwartek, normalnie przechodzą badania szybkościowe, wydolnościowe, żeby zobaczyć, na jakim są poziomie. I to, co też było podkreślane na tej konferencji, to są wyróżniający się zawodnicy z tej ligi, których Gieksa obserwowała, których gdzieś tam zauważyli, którzy mieli jakąś powtarzalność w swej grze, na swoich pozycjach, że gdzieś tam przekonali do siebie, więc tych zaprosili na testy, a nie, żeby ktoś tu nie myślał, że wysłali dyrektor Bartnik, trener Paszylewicz jakieś, nie wiem, maile do klubów i no, jak ktoś chce, to przyjdźcie, bo robimy testy. Więc można się spodziewać, że może jeden, dwóch takich zawodników gdzieś tam na jakichś niskich kontraktach im się uda załapać do Gieksy i zobaczymy, co z tego będzie. Tyle o tych młodych zawodnikach, o których nie wiemy, ale pojawiły się też kilka nazwisk takich zawodników, można powiedzieć, z klubów ekstraklasowych, którzy też wpisywali się, że tak powiem, w taką politykę Gieksy, czyli młody, taki, który chce osiągnąć. Kogo tam mamy, Kosa? Tak, no tak łączony medialnie, no teraz to trochę upadło, ale no nie wiem, na jakim jest to etapie. Jest ale przewijał się. Tak, jest 18-latek ze Śląska Wrocław, który w dwóch poprzednich sezonach łącznie rozegrał 12 spotkań w Ekstraklasie. To jest Adrian Łyszczarz. Myślę, że jak najbardziej byłoby to ciekawe pod tym kątem, że to jest pomocnik, czyli dość bezpieczna pozycja na wprowadzanie młodej osoby. A poza tym no jest w takim wieku, że byłby tym młodzieżowcem, a my na pewno go będziemy potrzebować. No i to też jest tam reprezentant Polski w rocznikach młodzieżowych. Pojawił się teraz, dzisiaj można powiedzieć, Konrad Andrzejczak, który ma tam rozegrane jakieś spotkania w Zagłębiu Lubin. Co prawda ostatnio występował w rezerwach tej drużyny, no ale kibice Zagłębia nie umieją się nachwalić, jaki to jest wielki talent i techniczny zawodnik. To jest też pomocnik, ma 22 lata i taka ciekawostka, debiutował w Ekstraklasie w Zagłębiu w wieku 14 lat. A widzę, że też ma sezon w Kikasie Bohatów, lecz sezon w pierwszej lidze? No, możemy zaraz sprawdzić. Nie, druga liga. Tak, ale w tej drugiej lidze no trochę tych minut zebrał tam, 1250 minut, jedną bramkę całkiem strzelił. Całkiem możliwe, że jakąś kontuzję złapał, bo od marca potem nie grał, no to rzeczywiście w drugiej lidze trochę. I jeszcze łączony z nami jest i to no, praktycznie wydaje nam się, że już został do złożenia tylko podpis, bo jeszcze warto dodać, że dyrektor Bartnik mówił o trzech zawodnikach, którzy są już formalnością praktycznie, tak? No tak to zabrzmiało, że jest bardzo blisko tej finalizacji, ale no, nie powiedziałbym, że to jest formalność. A, no tak, i tak to mi się wydaje. Najprawdopodobniej może być obrońca z Chojniczanki, który i występował na środku, ale przede wszystkim na prawej stronie. Wojciech Lisowski, no myślę, że
26-latek, a już ma dość duże doświadczenie i zawsze był chwalony. Pamiętam w tych spotkaniach nawet, jak grał przeciwko nam. No i bramkę nam strzelił. Tak. No i też oficjalnie Chojniczanka potwierdziła rozstanie się z tym zawodnikiem, więc no, można powiedzieć, że jest coś na rzeczy. No czekamy na te podpisy, chociaż ostatnio też pytałem trenera siatkówki Grzegorza Słabego, jak to tam u nich z kadrą. On mówi, że wszystkich mamy, no ale jeszcze z niektórymi oficjalnymi decyzjami czekamy, więc może to jest taka jakaś taktyka działu komunikacji, że w którymś momencie dopiero wypuszczają te info, no ale wiadomo, liczą się podpisy na kontrakcie. No, trener Bartnik, znaczy dyrektor Bartnik też powiedział, że koniec tygodnia, max początek następnego, ma nadzieję, że ta trójka będzie podpisana. Na forum pojawił się też taki temat, że nie podpisujemy nowych, bo brakuje już koszulek. No a teraz już się powinny pojawić te koszulki, no bo Gieksa będzie miała na 3-letnią umowę z Macronem, do którego wracamy po jakimś czasie. I powiedz coś więcej, Błażej, bo na konferencji też był przedstawiciel Macrona. No był przedstawiciel Macrona, wracamy po dłuższym czasie, gdy mieliśmy kontrakt z Adidasem do Macrona, ale wracamy z nieco inną umową, bo ta umowa jest na wielosekcyjny KKS, czyli będzie obowiązywać na piłkarzy, na piłkarki, na siatkarzy i na młodą Gieksę, czyli graczy z Akademii. Były pytania już co z hokejem. Z tego co mi przekazał rzecznik Gieksy, czyli Maurycy, rozmowy trwają, jeśli chodzi o hokej. Na ten moment nie dopytywałem o co tam chodzi, czy o kwestie finansowe, czy techniczne, bo te koszulki jednak inaczej i pewnie Macron może nie robił nigdy koszulek hokejowych, więc poczekajmy, ten sezon też będzie przecież trwać, hokejowy zacznie się nieco później chyba niż ten piłkarski, więc o tym się dowiemy. No i kilka fajnych spraw. Przede wszystkim znowu będzie dedykowana koszulka, czyli nie taka katalogowa i z naklejonym herbem, tylko ma być dedykowana. Marcin Ćwikła też ze strony klubu poinformował, że mają przygotowaną taką nowinkę dla kibiców Gieksy. Nie chciał zdradzić, co to jest. Tam Darek Leśnikowski ze sportu dopytał go, czy to może będzie trzeci komplet, bo tych trzecich kompletów zwykle nie było. No i tak trochę wymijając, Marcin Ćwikła powiedział, że o tym przekonamy się na prezentacji Gieksy, która będzie przed nowym sezonem. I też powiedział, że kibice przekonają się, jacy partnerzy będą wspierać poszczególne sekcje, czyli też może być tak, że każda sekcja będzie mieć innego sponsora. Wiadomo, że było libero od piłkarek, osiedle Zalesie było od piłkarzy. Siatkarze chyba nie mieli takiego oficjalnego partnera, wydaje mi się, na koszulkach, tylko ciągle grali z tym miastem, a na pewno nie grali z osiedlem Zalesiem. Więc nie, ja właśnie nie wiem, ja się teraz zastanawiam, czy tam nie było osiedla z Zalesia na koszulkach siatkarskich. Znaczy wiem, że jak była sponsor strategiczny ASA, to wtedy było rzeczywiście spójne, to oczywiście piłkarki miały tą swoją galerię libero, która się chyba na dłużej będzie wiązać, ale rzeczywiście jak czytałem te słowa z tej konferencji, to też odniosłem wrażenie, że najprawdopodobniej każdy z tych czterech podmiotów, czyli piłkarze, piłkarki, Akademia Młoda Gieksa i siatkarze, będą mieli innego sponsora jakiegoś takiego głównego partnera. Myślę, że to też jest dość fajne. Być może łatwiej jest znaleźć sponsora do siatkówki, a niekoniecznie na cały klub, i to też jakieś tam fundusze przynosi. Jeszcze jedna ważna sprawa. Przedstawiciel Macrona podkreślił, że będą chcieli, można powiedzieć, w szerszym aspekcie reaktywować sklep, który był na Bukowej. Zawsze był to Redbox, bo Redbox jest oficjalnym przedstawicielem Macrona na Polskę, więc tam będą też dostępne gadżety z Gieksy, ale chcą go reaktywować w szerszym zakresie, żeby to naprawdę wyglądało super, żeby to się dobrze prezentowało. Pracują nad taką koncepcją, bo też wspomniał, że na razie pracują nad koncepcją w Poznaniu, bo Macron też będzie sponsorować Lecha.
i będą chcieli przenieść to też do Katowic i docelowo tak powiedział, że chcieliby, żeby na nowym stadionie też ich sklep był widoczny i dostępny. A czyli myślisz, że jeszcze w tej rundzie jesiennej może Red Box nie być jakoś przerobiony, obrędowany, tak jakby połączony Macron z Gieksą? I jak myślisz, co rozumieć pod słowem, że jakaś większa dostępność, to myślisz, że na przykład nie wiem, wszystkie dresy, polówki, które mają piłkarze i nie wiem, siatkarze, będą też do kupienia dla kibiców, bo nieraz się pojawiało, że ale ładna polówka z Adidasa, fajnie byłoby ją wrzucić do sklepu i dopiero był wrzucany, a teraz myślisz, że po prostu wszystko będzie można kupić. Wydaje mi się, że będzie to z marszu, bo też było podkreślone na tej konferencji, że klubowi zależało na większej dostępności, jeśli chodzi o dostępność taką produktów dla kibiców i dostępność cenową, no bo nie ukrywajmy, ceny z Adidasa no też swoją wartość, te produkty swoją wartość miały. No więc wydaje mi się, że rzeczywiście będzie dostępny cały asortyment, który mają piłkarze Gieksy czy tam inne sekcje do dyspozycji. Dzisiaj już Tabiś i Michalik na konferencji byli w takich polóweczkach, takich dresach Macrona, więc jakieś zdjęcie tam wrzucę, to możecie sobie potem zobaczyć, jak już wyglądają takie pierwsze przymiarki do tego. A myślę, że też plusem dla kibiców i klubu jest taki, że Macron jest jednak trochę mniejszy niż Adidas i na pewno będzie się bardziej starał, żeby się z tym dobrze przebić. I też no, tam na 100% te koszulki będą tańsze niż te z Adidasa. No tak, no kontrakt jest na 3 lata, więc na pewno można, że tak powiem, dopracować przez te pierwsze pół roku tą strategię i tyle. Też na konferencji, tak po konferencji się pojawiło i na forum, tam po wpisie Rafała Musioła na Twitterze, że dyrektor Bartnik, tak to zostało przedstawione, powiedział, że nie idzie określić celu na przyszły sezon, bo jest dużo zmian i że celem będzie zdobywanie tylko 3 punktów. Wiem, że to wyglądało trochę inaczej, może opowiesz o tym więcej. No tak, no bo ktoś tam na forum zwrócił uwagę, że w wywiadach zawodnicy mówią, że przyszli tu walczyć o najwyższe cele. No to postanowiłem zapytać, jakie te cele były przedstawiane tym zawodnikom, żeby się nie okazało, że tym najwyższym celem jest 5. miejsce. Takie było dosłowne pytanie. No i dyrektor Bartnik odpowiedział, że zawsze najważniejszym celem na każdy kolejny mecz są 3 punkty, czyli taka, można powiedzieć, taktyka Adama Małysza. Najważniejsze są tam kolejny skok i tyle. No i to jest jasne. Druga część tej wypowiedzi była no, trochę inna niż to redaktor Musiał napisał, no bo dyrektor Bartnik powiedział, że ten cel zostanie, że tak powiem, nie można go określić teraz, nie wiedząc, jaką do dyspozycji mamy kadrę. No i można mówić tutaj rzeczy, że nie, dyrektor Bartnik musi mówić, że ma być awans, piłkarze mają mieć to jasno powiedziane, ale ludzie, no realnie na to patrząc, no to dyrektor Bartnik nie może powiedzieć teraz, że gramy o awans, a przykładowo nie uda mu się zakontraktować już żadnego zawodnika, bo taki będzie rynek i takie będą transfery. No nie jest to spójne. No, dyrektor Bartnik powiedział, że cel konkretny zostanie określony po tym, jak zamknie się kadra Gieksy. No i myślę, że to wiele wyjaśnia i też zachęcamy Was do niejechania po dyrektorze Bartniku, przynajmniej no, na razie, bo on nie jest od mówienia, tak samo piłkarze nie są od mówienia, dopóki nie gadają jakiś mega głupot albo nie robią mega głupot. Oceniajmy po prostu piłkarzy od grania, nie wiem, dyrektora od transferu. Zresztą no, cały czas to podkreślamy, dyrektor Bartnik ma w klubie funkcję nie tylko sprowadzanie nowych zawodników, tylko masę innych rzeczy, w którym no, odciążył prezesa Marcina Janickiego. Przykładem na przykład są te rezerwy. Dopytałem, czy te rezerwy wracają. No i one mają wrócić, tylko problem jest do jakiej ligi, no bo przepisowo powinny wrócić do tam B-klasę z najniższą ligą w Katowicach. Klub no nie bardzo patrzy na taką sytuację, żeby grać od B-klasy. Zwrócił się z tym do Śląskiego Związku Piłki Nożnej, żeby zacząć od okręgówki. Na to zgody na razie nie było, no to zwrócili się, żeby zacząć jeszcze niżej, czyli tak jakby A-klasa, tak? A-klasa, no i... Czy też należy dodać, że no nie dziwię się, że nie zgodzono się na okręgówkę, skoro my z czwartej ligi spadliśmy do okręgówki i mając grać w tej okręgówce, no bzdurnie, tak naprawdę no można powiedzieć, że to jedna z głupszych decyzji no tak, w ostatnich latach w klubie. Czyli
to jest taka decyzja, którą musiał naprawić dyrektor Bartnik, no i niestety przez ten rok na niej mocno straciliśmy i pod względem, tak powiem, szkoleniowym i takim organizacyjnym, bo teraz trzeba się za to zabierać i tracić czas na takie głupoty. Tak, bardziej myślę, że teraz możemy przejść do pytań, bo trochę tych pytań zadaliście i oczywiście wam za nie dziękujemy i mam nadzieję, że będziecie cały czas tak aktywni, no bo dużo lepiej jest tworzyć ten podcast, gdy też wchodzicie z nami w reakcję. No tak, szczególnie też w takim okresie przejściowym, można powiedzieć, między sezonami, no i w takim okresie, gdzie pewne rzeczy może wam umykają, a my możemy wyjaśnić. No to pierwsze pytanie, Marcin Wojtala, co myślicie o organizacji zgrupowania w Katowicach? No to tak, wyjaśnijmy. Zgrupowanie w Katowicach pewnie jest to cięcie trochę kosztów, żeby nie wyjeżdżać do jakiegoś Rybnika i tam trenować i płacić za boiska. Zgrupowanie w Katowicach będzie takie, że to nie będzie tak, że przykładowo Adrian Błąd mieszka na Tysiącleciu i on sobie będzie codziennie przychodzić na trening na Bukowej, tylko kibice, piłkarze. Piłkarze będą po prostu ulokowani w jednym hotelu i będą, można powiedzieć, jak na normalnym zgrupowaniu, no tylko że w Katowicach będą tam sobie budować ten swój team spirit. Czyli najważniejsze jest to, że nie można tego traktować, że to ze względu na pieniądze Gieksa nigdzie nie wyjeżdża, tylko ze względu na to, że stwierdzono, że baza jest tutaj na takim poziomie, a i tak przecież trzeba zapłacić za hotel. Tak naprawdę, jeśli się cokolwiek oszczędza, to nie wiem, transport. Transport, no i na boiskach, no bo pewnie za godzinę wynajęcia no też płacisz jakieś tam pieniądze. Ale też na przykład nie wiadomo, czy hotel w Katowicach nie jest droższy niż hotel na przykład gdzieś w Kamieniu, więc... Więc to na pewno nie są kwestie finansowe. No, na pewno nie zaoszczędzimy na tym przykładowo, no nie wiem, tam 100 tysięcy na przykład. Że te kwoty naprawdę nie będą nie wiadomo jakie i tyle. No nie ma się co na tym rozwodzić. Dobrze, że to jest właśnie zrobione, że będą jednak mieszkali w tym. Ja osobiście w tym nic złego nie widzę. Ja też, tak szczerze powiedziawszy. Drugie pytanie. Dlaczego zawodnicy wybierają na przykład Częstochowę kosztem Katowic? Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, to Kun, Domański czy Formela mieli oferty od naszego klubu. No potwierdzamy, Kun, Domański i Formela mieli ofertę od naszego klubu, no ale taki jest rynek w pierwszej lidze. Myślę, że no nie chcę, żebyście mówili, pomyśleli, że to jest pewnik, ale mnie się wydaje, że taki max, górna granica, jaką teraz płaci Gieksa za kontrakt, to jest 25 tysięcy miesięcznie. To wydaje mi się, że to jest taka kwota, która gdzieś dyrektor Bartnik może pomyśleć, nie panowie, to jest max, więcej nie zapłacimy. Kun poszedł do Rakowa, Domański poszedł do Rakowa, Formela poszedł do Rakowa. Myślę, że Raków płaci dużo więcej. No tak, zdecydowanie. No myślę, że najkrótszą odpowiedzią na te pytanie, dlaczego zawodnicy wybierają na przykład Częstochowę, to bym nie powiedział na przykład, tylko dlaczego wybierają Częstochowę, bo to nie jest tak, że wybierają inne kluby, tylko wybierają konkretnie Raków, a wybierają Raków dlatego, bo Raków płaci najwięcej. No tak, pojawiają się kwoty, że to jest kontrakt rzędu 30 tysięcy, więc... No, myślę, że tyle w tej kwestii. Następnie, czy pracodawca Gieksa może Gonza skierować do gry w rozwoju? No, teoretycznie może, może mu zaproponować wypożyczenie i że chcielibyśmy, żebyś tam grał, no jeżeli nie możesz znaleźć klubu, no to może by się Gonces zgodził. No pytanie, jakie ambicje ma Grzegorz Gonces i... No tylko, że to też nie jest tak do końca, że Gieksa może powiedzieć, masz tam iść, bo sam zawodnik musi na to wyrazić zgodę. Po prostu wydaje mi się, że na partnerskich relacjach z Gonsarzem to jest na takiej zasadzie, no Grzesiu, no nie umiesz znaleźć klubu, no to idź do tego rozwoju, graj, no nie będziemy... No ja myślę, robić. Że Gonsarz znajdzie jednak coś wyżej. Tak, myślę, że to też szybko się załatwi i będzie wiadomo. Dobra, no to następne pytanie, czy jesteśmy murowanym kandydatem? No ja odpowiem tak, że jako że trwa mundial, no to tak po mundialowemu, że Gieksa to jest taka Brazylia mundialowa, że jakim składem by nie jechała, to zawsze jest faworytem i do mistrzostwa, czy tam do awansu. No ja myślę, że należy się z tym twoim stwierdzeniem zgodzić. No. Obojętnie, czy będzie o tym się mówić oficjalnie, czy nie, to i tak każdy będzie oceniać sezon pod kątem awansu lub jego braku. Dobra, pytanie jeszcze od Roblora, ale to już trochę wyjaśniliśmy w podcaście, czy przed sezonem będzie jasna deklaracja, że walczymy o awans. No, myślę, że na ten moment nie, a potem myślę, że możemy zadać to pytanie ponownie, jak się ta kadra wykrystalizuje, no to
Może gdzieś tam po prezentacji zapytamy dyrektora Bartnika, jak on to teraz ocenia. Co dalej z Kamińskim i Miedzierskim? No, Greg pyta. No, prawda jest taka, że Kamiński zostanie w tej Gieksie na 99,9%. Wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnych rozmyśleń, czy on ma odejść, czy nie. Z Miedzierskim, no to tak jak żeśmy wyjaśnili, pewnie blokuje ta sytuacja z Klemensem i to dość mocno, bo gdzieś tak mi się wydaje, że mocno chcieliby w klubie, żeby jednak z Miedzierskim rozwiązać ten kontrakt. No tak, chociaż ja się też tak zastanawiam właśnie, bo blokuje ta kwestia Klemensa, jeśli chodzi o Miedzierskiego, no tylko jeśli Klemens odejdzie, a Miedzierski ma zostać, to przecież Miedzierski nam nie daje żadnej jakości piłkarskiej i mi się wydaje, że w klubie i tak będą robić wszystko, nawet jak odejdzie Klemens, żeby... Znaczy, może wtedy zostawią Miedzierskiego, ale mimo wszystko będą się starali znaleźć jeszcze jakiegoś środkowego obrońcę. Tym bardziej, że wtedy jeszcze powiedzmy, że wpłynie ta kasa od Jagiellonii, więc też trochę inne będą rozmowy z innymi klubami, no bo może jakiś zawodnik, którego my chcemy, który ma kontrakt, ale też ma gdzieś klauzulę i będzie to można na tej zasadzie, że wymienimy tam Klemensa za kogoś i tyle, nie? To są wszystkie pytania, które... Wszystkie. Tak? No ja myślę, że teraz mamy doliczony czas gry, to ja bym jeszcze chciał powiedzieć, że kompletnie nieironicznie stwierdzam, że jesteśmy królami polowania, jeśli chodzi o te okienko. No bo jeśli przyjrzycie, wejdźcie sobie na 90 minut, tam jest taka fajna zakładka, transfery, pierwsza liga, no to my... Wiadomo, no, oprócz tego, że się dużej liczby zawodników pozbyliśmy i to należy upatrywać za plus, bo to też jest wzmocnienie Gieksy, że słabych zawodników albo mentalnie niepasujących nie ma u nas, ale przede wszystkim my wyciągamy na razie naprawdę ciekawych piłkarzy i no, inaczej, jeśli twierdzicie, że Gieksa nie jest królami polowania, to w komentarzach pod tym podcastem wskażcie, kto według Was jest królem polowania w pierwszej lidze, jeśli chodzi o transfery. No, nie będę tu mówić, ale wydaje mi się, że dużo osób wskaże ten klub, który jest teraz tutaj na twoim ostatnim miejscu na monitorze w tej tabelce transferowej. No, ale to mi się wydaje, że to będzie przesadą, no ale zobaczymy. No ogólnie znowu was prosimy o komentarze, o to, jakie macie odczucia odnośnie tego odcinka podcastu. No najprawdopodobniej znowu za tydzień się gdzieś spotkamy. Tak. Nie zakładamy czy czwartek, czy piątek, ale raczej to będzie pod koniec tygodnia, bo damy też czas klubowi na zrobienie transferów, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. No i tak jak mówię, no piszcie jakieś komentarze, też możecie zadawać pytania, swoje odczucia, my to wszystko analizujemy, nawet jeśli czegoś nie poruszamy, to na pewno to czytamy. No tak, to jeszcze takie wyjaśnienie, tu ktoś pisał, żeby trójkolorowy szpil zrobić z ludźmi odpowiadającymi za scouting czy za Akademię Modą Gieksy. No naprawdę myślimy o tym, ale przyznamy szczerze, że to nie są osoby, można powiedzieć, że też ułożyliśmy sobie listę, tak jak trener Paszylewicz, kogo byśmy chcieli, no i będziemy myśleć. No to akurat te osoby i te wątki no gdzieś są dalej na naszej liście. No, gdybyśmy mieli, że tak powiem, więcej osób, no to szłoby to pewnie szybciej i lepiej, no ale możecie zgłaszać te propozycje dalej, o czym mamy rozmawiać, czy o czym, o co chcielibyście zapytać, czy z kim byście chcieli ten trójkolorowy szpil. Ale to piszcie po prostu w komentarzach pod newsem, albo ewentualnie w komentarzach, gdy tam dzień przed informujemy Was o nagraniu i prosimy o pytania. Dziękujemy za dzisiaj. Błażej. Kosa. Do zobaczenia za tydzień.